Witam Państwa. Opowiem dzisiaj o ofercie, która jest ofertą szczególną, dlatego że jest ofertą odmienną od tych, które do tej pory wprowadzaliśmy w Polsce. I na początek chciałem powiedzieć o tym, że taryfy jako takie oczywiście składają się z tego komponentu, nazwijmy to tabelkowego, gdzie mamy określone ceny, mamy określone ilości minut, ale też myślę, że bardzo ważną cechą taryf jest to, żeby one były odpowiadające potrzebom klienta, tak, żeby klient w ramach tej tabeli był w stanie odpowiednio nawigować siebie, odnaleźć we właściwej opcji taryfowej, tak, żeby ona rzeczywiście odpowiadała jego potrzebom i pozwalała mu z satysfakcją korzystać z telefonu przez okres, który chce być z operatorem. Dlatego podstawą do tworzenia tych taryf była potrzeba klienta. Wyszliśmy trochę daleko, bo wyszliśmy od emocji, faktu, że ludzie inaczej wyrażają emocje, a następnie przeszliśmy do tego, że skoro emocje to również sposoby komunikowania się są różne dla każdego z nas. No i z tego też trochę wynika sposób korzystania z telefonu. Z telefonu oczywiście można korzystać w sposób taki albo taki, można w sposób mniej bądź bardziej bezpieczny. Natomiast dla nas oczywiście najważniejsze były sposoby korzystania z telefonu przez naszych klientów. Dlatego wprowadziliśmy trzy taryfy, żeby ułatwić klientom nawigowanie pomiędzy nimi. Spróbowaliśmy nadać im tożsamość i symbolikę. I stąd te figury zwierząt, które tutaj Państwa witają, to są symbole naszych nowych taryf. I ja zanim przejdę do omawiania, jak one wyglądają, to chciałem dwa słowa powiedzieć o tym, jak powstawały. Państwo doskonale znacie rynki telekomunikacyjne. Wiecie, że Orange na innych rynkach wprowadzał podobnie segmentowane oferty. I rzeczywiście segmentacja oferty według potrzeb klienta była dla nas inspiracją. Natomiast, kiedy siadaliśmy do jej tworzenia, były dwa założenia. Po pierwsze, będziemy mieli nasze własne symbole, inne niż te, które były wprowadzane na innych rynkach. Po drugie, tworzymy ofertę co do jej konstrukcji bazującą na profilu klienta naszego polskiego lokalnego. A więc zarówno parametry, które zobaczycie w ramach tabel cennikowych, były tworzone pod kątem naszego klienta oraz same symbole. Muszę się przyznać, że po 3 miesiącach poszukiwania i testowania badań konsumenckich okazało się, że jednak symbolami, które najlepiej przez klientów są kojarzone, odbierane, są symbole ze świata zwierząt. Przetestowaliśmy bardzo wiele, bardzo różnych kategorii. Ja nie będę o nich opowiadał, natomiast myślę, że najważniejsza z tego kwestia jest taka, że pomimo, że na niektórych rynkach Orange, bo nie na wszystkich, gdzie jest oferta segmentowana, ale na niektórych z nich tymi symbolami są też symbole zwierząt, to fakt, że my mamy też symbole zwierząt, wynika tylko i wyłącznie z tego, że nasi klienci najlepiej te symbole odbierali. Tak jak powiedziałem, są trzy taryfy: Delfin, Pelikan, Pantera. W ramach każdej z nich jest kilka wysokości abonamentów, tak żeby klient zamierzający przeznaczać na telefon różne kwoty miesięcznie był w stanie dobrać coś dla siebie. Natomiast najważniejsze w całej filozofii tych taryf jest oczywiście to, żeby odpowiednio dobrać taryfę pod własne potrzeby. I tak, taryfa Delfin jest dla tych, którzy przede wszystkim korzystają z telefonu do rozmawiania. Wobec tego, w ramach tej taryfy, daliśmy bardzo dużo minut. Tyle, że można powiedzieć, że
Tutaj nie ma absolutnie ryzyka ponoszenia dodatkowych opłat za połączenia z tymi numerami. Taryfa Pelikan daliśmy bardzo dużo SMS-ów oraz darmowy dostęp do niektórych serwisów społecznościowych. To są taryfy dla tych, którzy przede wszystkim SMS-ują. Tak się składa, że ten segment również jest najbardziej aktywny na przykład w Facebooku bądź innych serwisach społecznościowych. I taryfa Pantera, taryfa, która jest taryfą dla tych, którzy chcą mieć telefon, i taryfa z najwyższej półki, taryfa dla tych, którzy korzystają z internetu mobilnego w komórce na dużą skalę. Tam dajemy właściwie każdemu wystarczającą ilość transferu danych, bo jest to 1 GB miesięcznie, a na dodatek dajemy darmowy dostęp do hotspotów w Orange. To są główne wyróżniki tych taryf. One profilują trochę te nasze symbole w kierunku właśnie określonego sposobu korzystania przez klienta z tych taryf. I teraz wchodząc już po kolei w konstrukcję poszczególnych taryf. Zaczynamy od taryf Delphi. Tak jak powiedziałem, te taryfy mają przede wszystkim bardzo dużo minut na połączenia z wybranymi numerami. W ramach abonamentu nawet 6000 minut dla 5 numerów w sieci Orange bądź numerów stacjonarnych. W sumie sporo ponad 20 milionów numerów, spośród których można wybrać te 5, połączenia z nimi praktycznie bez żadnych opłat. Dodatkowo dajemy całkiem sporo minut do różnych sieci oraz stawkę poza abonamentem od 29 groszy. W ramach tej taryfy dostępnych jest 5 abonamentów. Te abonamenty nazywają się Delfin 40, Delfin 60, Delfin 150, aż do Delfina 300 i to oznaczenie przy taryfie oznacza liczbę minut wliczonych do wszystkich sieci. Teraz, w tych taryfach mamy również zróżnicowane ilości tych numerów, które można sobie wybrać. W pierwszej, która kosztuje miesięcznie 29 zł, jest to jeden numer, w kolejnej są to dwa numery, a następnie od taryfy Delfin 150 jest to już 5 numerów, które można wybrać i nie ponosić dodatkowych opłat za połączenia z nim. A dlaczego w ten sposób jest to skonstruowane? Mamy wystarczająco dużo klientów, żeby być w stanie przyjrzeć się, jak wygląda ich ruch. I muszę Państwu powiedzieć, że dla klientów, którzy opłacają niski abonament, udział połączeń z jednym numerem to jest 2-cyfrowy procent ich wszystkich połączeń. Dla nas i w tym momencie dla klienta ten całkiem spory, czasami sięgający kilkudziesięciu procent udział połączeń, w tym momencie jest już bez dodatkowych opłat za minutę połączenia. A w taryfie Delfin 150, która daje 150 minut do wszystkich sieci, kosztuje 59 zł miesięcznie, a cena za minutę po abonamencie jest 29 groszy, tam jest 5 numerów, które można wybrać.